Okay. Peace and love. Peace and love. Witam Was. Yuval Noah Harari, Homo Deus. Strona 233. Jeśli spotkasz Buddę, natomiast jak zwykle przepraszam, jak zwykle kanoniczny tekst socjologii złodziejstwa, czyli Edward Abramowski, związki przyjaźni, pamiętajmy, że tekst pochodzi z końca XIX wieku, 1897-98. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz, podstawowa, która gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Przypominam, związki przyjaźni, to jest wstęp do związków przyjaźni, Edward Abramowski, tekst napisany pod koniec XIX wieku, czyli gdzieś mniej więcej 1897 albo 8, jako, nie pamiętam. W każdym razie, tak, i teraz przechodzimy do Yuvala Noaha Harariego i Homo Deus. Jesteśmy na stronie 233. Jeśli spotkasz Buddę, i pamiętajmy, że w poprzednim rozdziale Harari mówi, że tak naprawdę ateizm jest też formą religii. Harari nie jest ateistą. Harari nie wierzy w Boga, natomiast Harari nie jest ateistą. Bo pamiętajmy, że tutaj wchodzimy na trochę wyższy poziom. Proszę usunąć ten film, bo ja tam jestem i sobie tego nie życzę. Pana filmu z profesji. Absolutnie, ojcze dyrektorze, gdzież bym śmiał, nie mam zaszczytu mieć ojca dyrektora na żadnym z moich filmików. Nie, ale gdyby był taki, to bym na pewno zdecydowanie usunął, bo nie chcę uwłoczyć czci. Hej, Paweł Essa, Peace and Love, Zielina, hej, Peace and Love. Profesji. A myślałem, że byłem na ojca dyrektora posesji. Nie byłem w Bydgoszczy. W Toruniu, przepraszam, nie byłem. Hej, Depressed Bataj. Procesji, aha. Jest pan Bambikiem. Nie jestem Bambikiem. Ja po prostu nie mam fałdolsów z moherami. Moja mama, można by ją było nazwać moherem i nawet mówiąc szczerze, była dumna z tego określenia. Natomiast no niestety moja mama już nie ma jej tu z nami. Co taki dym tam u pana? Dym? Nie, tu ojciec dyrektor przyszedł i kurde, w ogóle mnie zaszczycił sam. Ile mam wzrostu? Ojcze dyrektorze, kurczę, no jejku, aż mi zapomniałem z tego wrażenia.
Ktoś podszywa się. Nie wiem, no właśnie, właśnie, nie, chyba że ktoś się podszywa, ale ja nawet nie mam śmiałości, żeby ojcu dyrektorowi zarzucić, że ktoś się pod niego podszywa. Mam wzrostu 176 centymetrów, ojcze dyrektorze. Dobra, słuchajcie, wszystko fajnie, ale wracamy do Harariego. Jeśli ktoś z moich, to jest, zwykle wam czytam ostatni akapit ostatniego rozdziału, który czytaliśmy. Wygląda pan jak Liliput. O kurczę. Jest. Ojcze dyrektorze, skąd tyle łaski dla mnie? Wyglądam jak Liliput. Od ojca dyrektora usłyszę coś takiego, co niezłe. Dobra. Jeśli ktoś z moich czynników sam jest komunistą, mógłby stwierdzić, że komunizm bardzo różni się od chrześcijaństwa, ponieważ komunizm ma słuszność, podczas gdy chrześcijaństwo się myli. Widzisz, ojcze dyrektorze, widzi, ojciec już, ludzie z czatu ojca witają, tak? No, tu, my tu szanujemy duchowne osoby, jak najbardziej. Tak. Słuchajcie, i teraz dzisiejszy tylko właśnie, kurde, aż mi głupio przy ojcu dyrektorze czytać nazwę tego rozdziału, ale trudno, ojcze dyrektorze, musi ojciec przecierpieć. Tytuł brzmi, jeśli spotkasz Buddę. No. W ogóle witajcie, hej, oporowiec z New Hollanda, Peace and Love. Antks, ja jestem z Rzeszowa, dla ryzyka na zdjęciu, witać Tomek, hej, Lackę, Lachę, dla ryzyka na zdjęciu, widać Lachę, no, dobra, słuchajcie, mimo obecności ojca dyrektora kontynuujemy czytanie Harariego, który jest antychrystem wrodzonym, ale trudno. Twierdzenie, że religia jest nadrzędnym narzędziem służącym do utrzymywania porządku społecznego oraz do organizowania zakrojonej na wielką skalę współpracy, może irytować tych, dla których stanowi ona przede wszystkim ścieżkę duchową. Jednak podobnie jak dystans dzielący religię od nauki jest mniejszy niż powszechnie się uważa, tak też dystans dzielący religię od duchowości jest dużo większy niż się powszechnie uważa. Ten podszywać, ale nie jest nawet ojcu ryzykowi butów zasznurować. A no, aha, czyli jednak to był, kurczę, no to nie, to już kamień z serca mi spadł, bo myślałem, że w obecności ojca dyrektora będę czytał o buddyzmie. Dobra. Czyli słuchajcie, religia to układ, podczas gdy duchowość to podróż. Dokładnie, słuchajcie, religia jest, Tomek, nie, niestety tutaj znajdziesz tylko niewiasty, które są, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo intelektualnie rozwinięte i tutaj tak łatwo się nie wyrywa. Dlatego, no, no, ale to wiesz, no, ja lubię wszystkich, którzy do mnie przychodzą na czat. Ania, hej, peace and love. Słuchajcie, także no, jeżeli to ojciec dyrektor przyszedł, no to witam go, tak jak każdego innego. Dorcia, o hej, witam panu, pani Dorotko, witam, znajdę tu Boga. Wiesz co, nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, religia daje pełny opis świata i oferuje nam wyraźnie określoną umowę zawierającą z góry ustalone cele. Bóg istnieje, powiedział nam, że mamy postępować w określony sposób. Jeśli będziesz posłuszny Bogu, zostaniesz puszczony do nieba. Jeśli będziesz mu nieposłuszny, usmażysz się w piekle. Wiesz co, ten mój telefon już jest tak stary i tak, że tak powiem, no, wysłużony, ale zrobię jeszcze taką rozpaczliwą próbę. O. Mam nadzieję, że troszkę lepiej. Przepraszam was. Kurczę, telefon mi się grzeje. Z jakiegoś powodu. Dobra. Duchowe podróżowanie niczym tego nie przypomina. Zwykle prowadzi ono ludzi tajemniczymi drogami w nieznane miejsca.
Nie, dokładnie, tak. Tak, dokładnie, jest normalna kamera, no kurczę. Właśnie, także. O, przepraszam. O, dobra. Poszukiwanie zwykle zaczyna się od jakiegoś ważnego pytania, na przykład kim jestem, jaki jest sens życia, co to jest dobro, podczas gdy większość ludzi po prostu przyjmuje gotowe odpowiedzi dostarczane przez sprawujących władzę. Duchowych poszukiwaczy nie tak łatwo zadowolić. Są zdecydowani poszukiwać odpowiedzi na swoje ważne pytania wszędzie, gdzie ich ono poprowadzi, a nie tylko w miejscach, które już świetnie znają lub mają ochotę odwiedzić. A zatem dla większości ludzi studia wyższe to układ, a nie duchowa podróż, ponieważ studia prowadzą nas do z góry ustalonego celu, zatwierdzonego przez naszą starszyznę, nasze rządy, banki. Będę studiować przez 3 lata, zdam egzaminy, zdobędę licencjat i dzięki temu znajdę dobrze płatną pracę. Studia wyższe mogłyby się zmienić w podróż duchową, gdyby napotykane w ich trakcie ważne pytania popychały człowieka w nieoczekiwanych kierunkach, o których początkowo w ogóle nawet nie myślał. Na przykład jakaś studentka mogłaby zacząć studiować ekonomię, aby zapewnić sobie posadę na Wall Street. Gdyby jednak to, czego się uczy, w jakiś sposób skłoniło ją do tego, by pojechać do hinduskiego ashramu lub pomagać chorym na HIV w Zimbabwe. Wówczas moglibyśmy to nazwać podróżą duchową, ale oczywiście to by było bardzo, bardzo źle widziane przez jej rodziców. Słuchajcie, jesteśmy uwięzieni, jesteśmy wszyscy niewolnikami, a Klaus Schwab jest jednym z takich najbardziej zniewolonych niewolników. W dodatku jeszcze ma, że tak powiem, nasrane we łbie. Harari jest, tak jak mówię, mam dziś wielkie ciśnienie w gaciach. Aha, ksiądz Rydzyk, ty wiesz co, co jak co, ale ojciec dyrektor by tak nie powiedział, więc jesteś po prostu, jakby to powiedzieć, uzurpatorem, ale niezależnie od tego, kim jesteś, jesteś tu mile widziany, niezależnie od tego, co sobie tam pod nosem. Witam. O, tak, jestem hipisem. Józef Żyta. Ja się urodziłem w Rzeszowie, ale nie wiem, czy ty pytasz mnie, czy tu tunele. Dobra, dobra. Widzę, że z księdzem Rydzykiem nie jest łatwo nawiązać. On już chyba przestał. Rzucił katolicyzm jakoś tak nagle. Dobra. Dlatego określać taką podróż mianę duchowej jest to dziedzictwo starożytnych religii dualistycznych, które polegały na wierze w istnienie dwóch bogów, jednego dobrego, a drugiego złego. Czego? Julka. To znaczy, ty pytasz ojca dyrektora, czemu ma do tego problem, Znaczy, przepraszam, księdza Rydzyka, tak, Julka? No. Nie, powiem wam, że znam się coś na teoriach socjologicznych, ale rzeczy pisane na czacie mnie przerastają. Po prostu tam trzeba by było też trochę się znać na psychologii. Adam Paluch, hej, peace and love. Znaczy, Herkules to nie wiem, tutaj u mnie nie ma, ale też go pozdrawiam, bo szwejka wojaka. Aha. Wiesz co? Tak, mam. Tak, mam żonę i dzieci. Ewelina Gabriel Nos. Tak, dobra, słuchajcie. Czyli jako niewolnicy systemu, na przykład piosenka The Wall Pink Floydów opowiada nam, no Julka jest gejem, jak kobieta może być gejem. Spokojnie, czemu nie? Nawet była kiedyś taka piosenka, ona jest pedałem, coś tam. Także też mnie dziwiło, ale w zasadzie, jak sobie chcą, to przecież to wolny kraj.
końcu po to obaliliśmy komunę, żeby każdy był tym, kim chce. Ja na przykład sobie postanowiłem, będę socjologiem, hipisem i jeszcze budowlańcem i jestem i dobrze. Słuchajcie, według dualizmu dobry Bóg stworzył czyste i nieśmiertelne dusze, które żyją w niebiańskim świecie ducha, jednakże zły Bóg, czasem nazwany szatanem, stworzył inny świat składający się z materii. Szatan nie potrafił stwarzać trwałych bytów, dlatego w świecie z materii wszystko się rozpada i rozkłada. I tutaj akurat mury runą, Berlin Zachodni. Tak, tak. Natomiast ja mówię o bardziej to, że mury sobie mogą runąć, to, że mury runą, to nie jest nic nadzwyczajnego, bo w budownictwie taka rzecz jak katastrofa budowlana jest jednym z elementów, że tak powiem, rozważania. O, ksiądz Rydzyk, widzę, że chyba jednak zdecydowanie odrzuca katolicyzm. Murarz, tynkarz, akrobata. Dokładnie, dokładnie, tak. Jakiś czas temu spadłem z rusztowania, więc można nawet powiedzieć, że tak. Wiesz co, w dzisiejszych czasach podobno może, chociaż to jeszcze nie jest ten poziom, który może być osiągnięty w przyszłości. Dokładnie. Dobra. Słuchajcie. Czyli w świecie materii wszystko się rozpada i rozkłada. Tak, tak, dokładnie. Słuchajcie, dobra, bo tu kierunek tej dyskusji odbiega nam od Harariego, więc po prostu wrócimy. Bo chciałem wam powiedzieć tak, że to, co on tu napisał, kiedy ciało się rozpada i dusza ma okazję wymknąć się z powrotem, ponieważ dlatego w świecie materii wszystko się rozpada i rozkłada, czyli tak jak mówię, no niestety nie mam emerytury. Był już u ciebie ECPU? Nie, nie wiem co to. A ECPU to ten od pedofilii. Jeszcze nie było go dzisiaj. To kobieta uważa się za faceta geja. A no tak, no ale wiesz, no. Tak, no cóż. Znam tutaj na TikToku faceta, który się uważa za walczącego z systemem. Więc wszystko jest możliwe. Pamiętajmy. O, no, Hrabia Monte Cristo, fajny film, tak. Poczekajcie, więc wracamy. W świecie z materii wszystko się rozpada i rozkłada, czyli mamy do czynienia z entropią. I kiedy przechodzimy na poziom biologii, z poziomu fizyki na poziom biologii, wtedy entropia przeradza się w atropię, czyli odwrotność entropii, czyli zamiast chaotycznego rozkładu mamy do czynienia z pewnym sposobem organizowania się najrozmaitszych mikrosystemików, potem systemiku i tak dalej, aż do wszystkich systemów, które Adamo dziwny. Tak, dokładnie. Dokładnie, Aniu, dziwny jest ten świat. I słuchajcie, czyli to ja może być facetem, gej to rodzaj męski. Wiesz co, to nie będziemy, przepraszam, daję się wciągać, a ja tutaj o czym innym. Nie, słuchajcie, gej, słuchajcie, to samo, widzicie, tak samo jak to ma prawo tak uważać. Najwyżej może nie mieć racji, ale to już jest inna sprawa. Natomiast pewna osoba mówiła, że każdy przechodzący to uważa, to jak może być rodzaj męski, tak. Kobieta może uważać się za faceta. Tomek, wziął się. Co to za jakieś. Tomku, nie należy. Przeciwstawić się entropii i w zasadzie organizacja
może się posuwać w nieskończoność i może dojść do tego, że może zorganizować tak naprawdę całą rzeczywistość, całą dostępną rzeczywistość. Rzeczywistość. Jedna, więc jak kobieta uważa się za kobietę, to może być gejem. Kurczę, to już coś mi się cofnęło chyba. Dobra. Dualizm zaleca ludziom, by zerwali te kajdany materii i wyruszyli w podróż powrotną do świata duchowego, który jest nam całkowicie nieznany, ale jest naszą prawdziwą ojczyzną. W trakcie naszego poszukiwania możemy odrzucać wszelkie materialne pokusy i układy. Z powodu tego dualistycznego dziedzictwa każda droga, na której kwestionujemy konwencje i układy przyziemnego świata, a wyruszamy ku nieznanemu przeznaczeniu, nazywa się podróżą duchową. O, ksiądz. Dobra. Słuchajcie. W każdym bądź razie mówimy o duchowości i o materii. Natomiast pamiętajmy, że Kosecki za Mazurem opowiada nam o ścieżce energomaterialnej i ścieżce informacyjnej. I w związku z tym ten cały dylemat materialno-duchowy przekształcamy na dużo prostszy systemowy układ ścieżki energomaterialnej i ścieżki informacyjnej. I wtedy tak naprawdę cała ta nasza duchowość staje się komunikacją, natomiast cała nasza materia staje się środowiskiem systemu. Po prostu my jako ludzie jesteśmy systemami autonomicznymi, natomiast determinuje nas środowisko. Dlatego częściowo mają rację determiniści, tacy materialistyczni, którzy mówią, że nie posiadamy wolnej woli. No bo w 99% naszych decyzji podejmowanych nie posługujemy się wolną wolą, posługujemy się instynktami, posługujemy się jakimiś szybkimi heurystykami, posługujemy się nawet czasami losowo wybranymi decyzjami. Natomiast raz na jakiś czas wchodzimy, no to dokładnie tak on tu napisał. I tak samo zresztą mówił Kosecki i Mazur. I podobnie też mówi Luhmann, tylko on to bardziej zagmatwanie mówi i na przykład ci zachodnioeuropejscy lewicowi naukowcy nie są w stanie zrozumieć tego, że tak naprawdę on z nich trochę zakpił, bo naruszył ich taki święty mit o nieistnieniu Boga. Po prostu, o ile na przykład przez kilka tysięcy lat chrześcijaństwo tworzyło mit o istnieniu Jezusa Chrystusa i ten mit stał się intersubiektywnie komunikowalny i zaczął oddziaływać na rzeczywistość, ale potem zaczął być dewastowany, niszczony, to teraz w sumie materialistyczno-ateistyczne środowiska wyznające ten rodzaj ideologii śmierdzi fletynie, religia to trucizna, jak mówili za komuny. Wiesz co, za komuny to nie powiem, żebyśmy mieli zbyt wielkich geniuszy. I to, co oni wygadywali, niczym się nie różni od tego, co wygadują ci z Unii. Ci biurokraci z unijni. Więc słuchajcie, po prostu okazuje się, że rzeczywistość jest o tyle bardziej skomplikowana, że mogą istnieć większe wymiary. Znaczy, przerywasz sobie włosy z trąby pizza? Aha.
Jezus umarł w Japonii z brat. A, ktoś już mi to wczoraj pisał, wiesz, Józefie, bo polityka nie szła w parze z religią. Wiesz co? Ale zaraz, Jezus umarł w Japonii z bratem? Kurczę, już ze wżyta. Wiesz co, ja zaczynam podejrzewać, że ty chyba lubisz substancje psychoaktywne, bo to zdanie jest jakieś dziwne. O, ksiądz Rydzyk na pewno używa substancji psychoaktywnych. Tak. Słuchajcie, więc tak jak powiedziałem, ścieżka energomaterialna to jest to wszystko, co nas więzi, niewoli, ale pamiętajmy, że to tak naprawdę nie więzi nas ścieżka energomaterialna, ale brak decyzji i brak brak decyzji podjętej w sprawie przejścia, wyzwolenia się powoduje, że tkwimy coraz głębiej właśnie i pamiętajmy, jeżeli tkwimy zbyt głęboko właśnie w energomaterializmie, czyli rzadko używamy świadomych i refleksyjnie podejmowanych decyzji, a zwykle się posługujemy, tak jak mówię, instynktami albo heurystykami, to po prostu nie jesteśmy w stanie wydostać się z błędnego koła takiego konsumowania swojego życia. I to konsumowanie życia może przynosić radość, może dawać poczucie szczęścia. Natomiast z punktu widzenia właśnie budowania zaawansowanej cywilizacji kosmicznej jest bezużyteczne, no bo, że tak powiem, niewiele jesteśmy w stanie zaoferować. No, jesteśmy sobie szczęśliwi i dla nas osobiście nasze prywatne szczęście jest jakąś super wartością. Natomiast dla wszystkich innych jest, no, generalnie życzymy sobie wzajemnie szczęścia, natomiast jeżeli utkniemy w tym błędnym kole, to zostaniemy takimi właśnie ogłupionymi konsumentami, tak jak te myszy z Mysiej Utopii. Po prostu nie znajdziemy żadnego powodu, żeby cokolwiek robić. Natomiast dopiero kiedy postawimy sobie cel i będziemy ten cel realizować, i będzie to cel, który będzie na tyle warty, że zdecydujemy się i wytrwamy, to dopiero wtedy będzie to jakieś przejście. Dlatego właśnie to jest podróż duchowa, a jakieś kurde wyjazdy do Katmandu i ćpanie w Himalajach, w zasadzie niczym się nie różni od ćpania gdzieś w Zalesiu Górnym. Jezus ma swój grób w Japonii. Aha, no to dobrze. No. Znaczy generalnie przychodzi taki dzień, że Jezus ma swój grób na całym świecie. W każdym kościele jest jego grób. No. Natomiast istnieje prawdopodobieństwo Józefie Żyta, że Jezus, jeżeli był przedstawicielem zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, to po prostu no, wrócił do siebie i żyje w nieśmiertelnej, wiecznej młodości. Natomiast nie zajmuje się kultywowaniem szczęścia, tylko pewnie stawia sobie jakieś cele, bo inaczej to byłby zwykłym takim zwykłym konsumentem. Dokładnie. Pamiętajmy, Jezusowi można wiele zarzucić, ale nie był zwykłym, prostym konsumentem. Dualizm zaleca ludziom, by zerwali te kajdany materii, wyruszyli w podróż powrotną do świata duchowego, który jest ten nam całkowicie nieznany. Dokładnie.
No i dlatego wyruszenie do nieznanego przeznaczenia nazywa się podróżą duchową. Tego rodzaju podróże różnią się zasadniczo od religii, ponieważ religie starają się spajać ziemski porządek. Czyli słuchajcie, tak jak wam mówiłem, mamy proces autopoetyczny, to jest 99%, to jest utrzymywanie stabilności systemu, natomiast tylko 1% aktywności właśnie działalności tej autopoetycznego procesu, to jest udoskonalanie, usprawnianie. I tak naprawdę wystarczy ten 1%. Problem polega na tym, że jeżeli my oddamy urzędnikom, biurokratom władzę nad naszym rozwojem, to my nawet nie będziemy mieć tego 1%. Będziemy mieć ułamek, bardzo znikomy ułamek promila, bo pamiętajmy, że biurokraci zrobią wszystko, żeby opowiedzieć jakąś historię, która się dobrze sprzeda i zostaną za opowiedzenie tej historii bardzo dobrze wynagrodzeni. Natomiast jeżeli by posługiwali się medium prawdy, podejmują ryzyko tego, że nie uzyskają nagrody. A dla biurokraty, czyli człowieka, którego największym celem życiowym jest osiąganie szczęścia, ale takiego, mówiąc szczerze, natychmiastowego, czyli tej takiej szybkiej gratyfikacji. Kiedyś byłem niebieskim ptakiem, ale mówiąc szczerze, byłem tokarzem i byłem elektrykiem również, a niebieskim ptakiem byłem bardzo krótko, bo potem byłem również producentem narkotyku. I to tak trochę pomagało. No. Czyli miałem pewnego rodzaju działalność gospodarczą. Dobra. Tak. Podczas gdy duchowość próbuje się z niego wydostać, czyli oni spajają ziemski porządek, a duchowość chce wyjść poza ziemski porządek, ale pamiętajmy, duchowość nie niszczy ziemskiego porządku. Właśnie tym się różni człowiek uduchowiony od jakiegoś nawiedzonego antysystemowca. Nawiedzony antysystemowiec chce sobie gdzieś pójść. Józek, no to przecież ci mówiłem, że jeździłem do Jarocina, oczywiście. Jeździłem nawet do Olsztyna, jeździłem no, na najrozmaitsze, już nawet nie spamiętam, tylko powiem wam później, jak trafiłem do Monaru, to przeprowadziłem sobie taki, sam sobie zrobiłem taki pranie mózgu, że postarałem się jak najwięcej zapomnieć z tej przeszłości, która była dla mnie niebezpieczna i całą masę po prostu udało mi się usunąć wspomnień. I dlatego niestety no, niewiele też mogę wam opowiadać, bo muszę to przez to, po to sięgać jak przez mgłę. Więc dlatego wolę się skoncentrować na tym, co opowiada nam pan Harari. Dość często jednym z najważniejszych obowiązków duchowych wędrowców jest podważanie poglądów i konwencji dominujących religii. W buddyzmie Zen powiada się: jeśli spotkasz Buddę na drodze, zabij go. Słuchajcie, absolutnie mi się to nie podoba. No dlaczego mam chłopa zabić? Przecież mogę go po prostu pozdrowić i pójść sobie dalej. Czy ja go zabiję, czy go nie zabiję, to dla mnie nie ma znaczenia, bo jak ja pójdę dalej, i tak tego Buddy koło mnie nie ma. Więc spotkanie z Buddą, czy spotkanie... Słuchajcie, teraz wyobraźmy sobie, że chrześcijanin mówi: jeśli spotkasz Jezusa, zabij go. Kurde, przecież to jest podważenie kwintesencji chrześcijaństwa. W chrześcijaństwie nie zabijamy. Buddyzmie po prostu, no... Koleś cię wkurza, zabij go. Koleś ci przeszkadza, zabij go. Nawet jeśli jest to Budda, zabij go. Fajne. Znaczy, to jest bardzo, bardzo gitowskie. Bardzo gitowskie. I mówiąc szczerze,
ta koncepcja właśnie, żeby zabić Buddę, jeżeli się go spotka, jest gitowska, absolutnie gitowska, a moja hipisowska, jeżeli spotkam Buddę, po prostu przywitam się z nim, pozdrowię go i sobie pójdę. I to nic nie zmieni, czy go zabiłem, czy się z nim przywitałem i poszedłem. I tak Budda nie będzie się za mną snuł, nie będzie pętał moich myśli, tak? W Indiach wierzą w krowę. Józefie, wiara w krowę w Indiach wcale nie jest taka głupia, bo to ja pamiętam jeszcze za komuny, tacy komuniści mówili, przecież Hindusi mogliby zabijać te krowy i mieliby już problem głodu, problem głodu załatwiony. Pamiętajcie, że w Indiach krowa jest święta, nie wolno jej zabić i zjeść, natomiast każdy najbiedniejszy człowiek, który tam żyje, ma prawo podejść do tej krowy i ją wydoić. I słuchajcie, i ta mądrość z wschodu tak przewyższa te debilizmy tych zachodnich jakichś materialistów, że to po prostu jest porażające. Jak można być tak głupim, głupio-bolszewickim, żeby kazać zabijać krowy Hindusom, skoro krowy są dla nich zabezpieczeniem społecznym, tak jak dla nas jest to 500+. Wierzę w to, że stworzymy zaawansowaną cywilizację kosmiczną i wtedy ci, którzy tam przyjdą, uznają, że no coś tam w życiu zrobiłem dobrego, a przynajmniej byłem na tyle niezłym człowiekiem, że zaproszą mnie, czyli przyjdą po mnie tuż przed moją śmiercią, zbiorą wszystkie dane gdzieś na jakiś nośnik, potem za kilka milionów lat, czy za kilkadziesiąt tysięcy, ale nie wiem za ile, po prostu stanę tam i się porozglądam i zobaczę zaawansowaną cywilizację kosmiczną. No, także w to wierzę, Glojo 01, Peace and Love. Dobra, słuchajcie, dla religii duchowość jest niebezpieczna, jest zagrożeniem. Religie zazwyczaj usiłują ograniczyć duchowe poszukiwania swych wyznawców, a wiele systemów religijnych krytykowali nie ludzie świeccy zaabsorbowani jedzeniem, seksem i władzą, lecz raczej duchowi poszukiwacze prawdy, którzy oczekiwali czegoś więcej niż frazesów. A zatem protestancki bunt przeciwko władzy Kościoła katolickiego zainicjowali nie hedonistyczni ateiści, lecz pobożny i ascetyczny mnich Marcin Luther. Luther szukał odpowiedzi na egzystencjalne pytania dotyczące życia i nie chciał się zadowalać rytami, rytuałami, układami oferowanymi przez Kościół. Bo pamiętajcie, religia jest rzeczywiście pewnym sposobem, jakby to powiedzieć, takiego strukturowania rzeczywistości, że tu w hostii jest Jezus Chrystus i masz w to wierzyć. Aha, a jak nie wierzysz, to tak postaraj się, żebyś uwierzył. A jak nie wierzę, no to jeszcze mocniej się postaraj. I w końcu, wiesz co, Luther, to znaczy ja nie wiem, czy on... Znaczy tak, on generalnie... Słuchajcie, no widzicie, Luther, który no niby dokonał takiej wspaniałej rzeczy, ale jednocześnie on odpowiada za śmierci ludzi, no bo to jednak protestanci tak naprawdę, bo powiedziawszy szczerze, katolicy wprawdzie przypuszczali, że jakieś tam wiedźmy odbierają mleko, natomiast bardzo rzadko się będzie bardziej, słuchajcie, moja mama mówiła, że najgorsi komuniści to nie byli ci tacy aparatczycy, co tam się ustawili. Najgorsi komuniści, którzy najbardziej prześladowali właśnie na przykład religię, to byli ci zaangażowani, bo oni walczyli, oni musieli walczyć, oni, no w tamtych czasach już się nie zabijało.
Co powiesz o Hitlerze i Stalinie? Wiesz co, Józef Żyta, tak naprawdę oni sami z siebie mogliby się zesrać w krzakach i tyle. Tak naprawdę za zbrodnie odpowiada nie Hitler i Stalin, ale ich aparat biurokratyczny, bo to aparat biurokratyczny niemiecki spowodował, że te jakieś bzdurne fantasmagorie Hitlera, które gdzieś naćpany, gdzieś coś sobie wymyślił, ale oni to realizowali właśnie po to, kiedy aparat biurokratyczny niemiecki wziął się za problem żydowski, to nagle doszło do takiej potwornej zbrodni. Gdyby Niemcy nie zbudowali takiej administracji, nie wymordowaliby tylu Żydów. Po prostu. To jest jedna z takich najbardziej aktualnych koncepcji historiograficznych. Wiesz co? Są ludzie, którzy przychodzą i marudzą, i można ich alegorycznie nazwać wampirami. Natomiast powiem szczerze, mi tacy ludzie nie przeszkadzają, bo po prostu, jakby to powiedzieć, no już jestem za stary i nie przejmuję się tym. Dobra. W czasach Lutra Kościół obiecywał swym wyznawcom pewne rzeczy i bardzo korzystne układy. Jeśli człowiek zgrzeszył i bał się wiecznego potępienia w życiu pozagrobowym, wystarczyło, że otworzył sakiewkę i kupił sobie odpust. Na początku XVI stulecia Kościół zatrudniał wędrownych handlarzy zbawienia, którzy wędrowali po wsiach i miastach Europy, sprzedając odpusty za ustaloną cenę. Słuchajcie, dzisiaj sprzedajemy marki i ludzie, którzy się nabijają z handlowania odpustami, jednocześnie z dumą noszą jakieś napisy na czapkach czy na torebkach. Także pamiętajmy, komuna paryska się... A no tak, w tej chwili tak. Powiem szczerze, nie potępiam tych ludzi, natomiast to nie jest droga. To nie jest droga i mówiąc szczerze, Józefie, to, że teraz w Paryżu się palą, no, Paryż płonie, to przypuszczam jest na rękę elitom tego świata, bo oni są zadowoleni wtedy, kiedy sytuacja robi się niebezpieczna i wtedy ten motłoch pogardzany przez nich bierze do nich, chcąc się oddać w opiekę. Pamiętajmy, obaliliśmy ten kawałek religii, który opowiada o Jezusie, opowiada o Mahomecie, o Buddzie, ale nie obaliliśmy tego kawałka religii, który opowiada o pierwszym sekretarzu, o jakimś tam, nie wiem, dyrektorze, o kimś takim. Ten ateizm jeszcze nie nadszedł. Jadymy na ku... Znaczy, nie wypada mi tutaj komentować twojego nika, ale pozdrawiam cię, peace and love. Tak, wszyscy są tu mile widziani. Dobra, w czasach Lutra Kościół obiecał swym... Dobrze. Im więcej Luter o tym myślał, tym bardziej wątpił w ten układ i w Kościół, który go oferował. Nie można po prostu kupić sobie drogi do zbawienia. Papież nie może mieć przecież władzy odpuszczania ludziom grzechów i otwierania bram nieba. Według protestanckiej tradycji 31 października 1517 roku, czyli mniej więcej w tym samym podobnym czasie wybuchła rewolucja październikowa, Luther podszedł do kościoła wszystkich świętych Wittenberdze, niosąc długi dokument, młotek i parę gwoździ. Dokument zawierał 95 tez wymierzonych przeciwko ówczesnym praktykom religijnym, w tym przeciwko sprzedaży odpustów. Luther przywiódł go do drzwi kościoła, zapoczątkowując protestancką reformację, która wzywała wszystkich chrześcijan troszczących się o zbawienie, by zbuntowali się przeciwko władzy papieskiej i szukali alternatywnych dróg do nieba. Słuchajcie, Martin Luther, o, Szlemi, hej, peace and love, Ziutek, hej, peace and love,
jedyny, a to tak, już się witaliśmy z tym dziwnym nikiem. Słuchajcie, rozpoczął tak naprawdę podróż duchową, tylko widzicie, w tej podróży duchowej doszło też do zbrodni. Czyli tak naprawdę każde wyjście z wygodnego układu wiąże się z całą masą niebezpieczeństw, ryzyk. Hipisi otrzymali w darze od szatana narkomanię. Gitowcy dostali w darze od szatana bandytyzm. Hej, peace and love. Ziutku, spoko, u mnie spoko, dobrze. No, widziałem pierwszy raz wilkołaka. No widzisz, no to ja kurde, słuchajcie, ja jak byłem młody, to kurde, strasznie się martwiłem, dlaczego ja nie mam Freedom Forever, tak jest. Hej, peace and love. Osobo, powiedzmy, czerwona, żółta strzałka na czerwonym tle. Tak, Freedom Forever. Natomiast nie umiałem odczuwać duchowości, a dopiero teraz na starość wiem, że jest pan młody. Nie, ja jestem, hej bracie, ja mam 60 lat. A co Żydzi otrzymali od szatana? Żydzi otrzymali, wiesz co, pazerność na kasę na przykład, która ich niestety gubi. Wielokrotnie ich gubi. Chociaż powiem wam, że to nie jest prawda. To tylko cyferka. Tak, tak. To znaczy, wiesz, no, nie tylko cyferka, bo jeszcze, wiesz co, natomiast moje kolana nie przyjmują do wiadomości, że 60 to tylko cyferka. Także, no. Ale dzięki, w ogóle to bardzo miłe. Żółta strzałko na czerwonym tle. Czy głowo kozła? Cholera wie, nie, za małe to jest, nie widzę. Dobra, z historycznej perspektywy podróż duchowa jest zawsze tragiczna, ponieważ jest to samotna jednostka nadająca się tylko, przepraszam, że jest to samotna ścieżka nadająca się tylko dla jednostek. I słuchajcie, to jest celownik optyczny. A, Józefie, no ale nowy porządek świata to już idzie od 20 tysięcy lat, więc to akurat żadna nowina, wiesz, żadna nowina. Bo pamiętaj, że ten taki prawdziwy, wspaniały, taki międzyludzki porządek świata nadchodzi z kolei od 5 milionów lat, więc wiadomo, że ten, który ma 5 milionów lat, to spokojnie i powoli pokona ten, co ma 20 tysięcy lat. No, aha, czyli celowniku optyczny będę do ciebie mówił. Nie, wolę mówić żółta strzałko na czerwonym tle. O, Dawid Don Góralewski, hej, peace and love, Dawidzie. O, widzisz, dzwonisz na policję. Dobrze, dobrze, to super. Satanista. Ale to słuchaj, widok satanisty to jeszcze nie jest powód dzwonienia na policję. Satanista musi dopuścić się czynu zabronionego. Dopiero wtedy możesz dzwonić na policję, inaczej zostaniesz obciążony kosztami wezwania albo nawet mandatem, albo nawet tym, chyba do aresztu włącznie. No oczywiście dzwonię do córki i do wnuczki. Ciekawi pana, jak świat będzie wyglądał za 10. Wiesz co, Aniu, ja przypuszczam, że za 10 tysięcy, za 100 lat to będzie taki sam jak teraz. Natomiast mnie ciekawi, jak będzie wyglądał za 2-3 tysiące lat i jak będzie wyglądał za 10 tysięcy lat. Powiedz, żeby na pały nie dzwonił. Kotek Motek? Przepraszam cię. To jest co? Idzie nowy porządek świata. Zaraz Dawid Góralewski. Kotek Młotek. Powiedz, żeby napały. Ale przepraszam, po pierwsze.
Słuchaj, to ten tekst to jest jakiś gitowski tekst, który wiesz, możesz sobie tu pisać co chcesz, natomiast generalnie, jeżeli ktoś odczuwa potrzebę dzwonienia na policję, niech dzwoni. Generalnie to mnie nie obchodzi, więc nie będę. A jak wygląda szkolnictwo w anarchii? Słuchaj, brudny nietoperzu, każdy sam uczy się tego, co wydaje mu się najważniejsze dla niego. A pamiętaj, że człowiek w wieku 6 lat tego jeszcze nie wie, dlatego niestety początki, czyli ten taki zapalnik, musi się wziąć albo od rodziców, albo jeżeli rodzice na przykład nie mają takiego poczucia, to od dobrych nauczycieli, od dobrych kolegów i od dobrych książek. Bo pamiętajmy, że świetny taki starter do tego, żeby pokochać naukę, możemy znaleźć wszędzie, nawet w śpiewie ptaka, w zachodzie słońca, bo to wszystko to są przejawy rzeczywistości. I poznawanie rzeczywistości jest czymś tak fascynującym, że trzeba być autentycznie bardzo, bardzo, jakby to powiedzieć, nieszczęśliwym, żeby zamiast tego zajmować się otumanianiem własnego umysłu. Dobra, słuchajcie. Ludzka współpraca wymaga pewnych i stanowczych odpowiedzi, a nie tylko pytań. A ci, którzy gotują się ze złości na otępiałe struktury religijne, często kończą w ten sposób, że w miejscu starych struktur sami tworzą nowe. Dokładnie to samo zrobił ten Marcin Luther, a potem jeszcze Calvin, bo Calvin jeszcze poszedł dalej i większość tych właśnie no, przestępstw z przyczyn religijnych było popełnianych w trakcie wojen religijnych po reformacji. Tak stało się z dualistami, których duchowe podróże stały się religijnymi instytucjami. Tak stało się z Marcinem Lutrem, który najpierw zakwestionował prawa i instytucje Kościoła katolickiego, a potem zapisał nowe zbiory praw, założył nowe instytucje i wymyślił nowe ceremonie. Tak stało się nawet z Buddą i Jezusem. W swym bezkompromisowym poszukiwaniu prawdy obalali prawa, rytuały i struktury tradycyjnego hinduizmu i judaizmu, ale w końcu w ich imię stworzono więcej praw, więcej rytuałów i więcej struktur niż w imieniu kogokolwiek innego w dziejach. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że tu absolutnie się nie. Kim ty jesteś, prorokiem? Kurczę, przepraszam, moje urządzenie się przegrzewa. Przepraszam Was, bo chwilę. Muszę przytrzymać rękami, bo strasznie gorący telefon się zrobił. Wyjmę z ładowarki. Przepraszam, dobra, słuchajcie, dobra, jest tutaj, tak, dobrze, bo to jest koniec tego rozdziału i słuchajcie, stworzono więcej praw niż kiedykolwiek, ponieważ, wiesz co, cyrograf, wiesz co, takiego z diabłem, to gdzieś chyba widziałem w jakimś muzeum, tam podobno w Lublinie jest takie miejsce, gdzie cyrograf jest na kamieniu wyryty i jest tam kopyto diabła w ogóle przybite, ale ile w tym prawdy, nie wiem. Natomiast słuchajcie, pamiętajmy, że właśnie to jest jeden z największych problemów. Słuchajcie, no bo widzę, że znowu jest kłopot z tym, z zasięgiem. Kurczę, nie wiem dlaczego. Przepraszam Was. To jest ten, to jest. W każdym razie przeczytaliśmy już, udało nam się przeczytać. Udało nam się przeczytać. Jeśli spotkasz Buddę i ten gitowski pomysł, żeby go zabić, więc pamiętajcie, jeżeli bardziej wolicie ideologię hipisowską, to pozdrówcie Buddę. Złóżcie mu wyrazy szacunku i
potem idźcie swoją drogą, zapomnijcie o nim. Efekt będzie taki sam, jak gdybyście go zabili, a nie będziecie gitami, tylko hipami. Dobra, słuchajcie. Jutro podrabianie Boga, strona 238. A dzisiaj jeszcze na koniec chcę wam, no wiesz co, wielu ludzi było w piekle przez jakiś czas. Sam byłem chwilę i powiem wam, nie jest tam miło. No, dobra, posłuchajcie, a teraz jak wyszedłem. A, jak wyszłeś z ciała, to spoko, to jeszcze nie jest tak najgorzej. Najgorzej to by było, jakbyś z ciałem tam trafił. No, widzisz, piekło to na ziemi. Dokładnie, Józefie. Niektórzy mają piekło na ziemi. Tak, to prawda. Natomiast ja osobiście, chociaż nie twierdzę, że to jest jakieś rozwiązanie albo coś takiego, natomiast nie mam piekła, bo już przestałem się tym przejmować, ale to tak jak wam tłumaczyłem, dobrostan nie jest najważniejszą rzeczą, nawet samo życie nie jest najważniejsze. Igłani, tak, słucham ci, jakie pytanie. A ja wam jeszcze na koniec, zanim Igłani napisze, jak smażysz rzeżuchę, to na maśle czy na oleju? Wiesz co, Iguanaj, muszę ci się ze wstydem przyznać, że bardzo, bardzo rzadko smażę rzeżuchę. Powinienem częściej. Jest to, jakby to powiedzieć, mój, no, pewnego rodzaju, tak, wstyd, dokładnie, dokładnie masz rację, wstyd nie smażyć rzeżuchy, bo smażona rzeżucha jest źródłem witamin, białka i wszelkiego rodzaju błonnika i tym podobnych rzeczy. Czyli moja wina, ale postaram się usmażyć trochę rzeżuchy. Dzięki, że pozdrawiasz, Iguanaj. Dobra, słuchajcie. Edward Abramowski, Związki przyjaźni, tekst powstał pod koniec XIX wieku, 1897-1898, jakoś tak. Ci, którym nie daje spokoju nędza ludzka i upadek ojczyzny, stoją często wobec pytania, gdzie i czym jest ta potęga wybawicielska, za pomocą której można by życie uczynić lepszym i szlachetniejszym. Szukamy jej na wszystkich polach pracy, a zarazem czujemy instynktownie, że jest jakaś jedna najważniejsza rzecz, podstawowa, która, gdyby została znaleziona i zdobyta, rozstrzygnęłaby wszystkie zagadnienia i dała oręż prawdziwy, niezwyciężony, do zwalczania zła. Instynkt ten nie jest złudzeniem naszym. Taka potęga jest do wzięcia i jest pośród nas, a nazywa się przyjaźnią. Nie, absolutnie, jestem kiepski. W te wszystkie metafizyczne jestem kiepski. I słuchajcie, i po raz ostatni pokazuję wam książkę Niklasa Luhmanna, Funkcja religii, bo potem już będę czytał tylko z zapisu. Ale to jest tak. Niklas Luhmann, Funkcja religii, strona 15. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu. Dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Słuchajcie, dzięki wam. Hej Gruber, peace and love. Grzeje telefon, to no, nie mogę jednak takich długich live'ów robić. Dobrej nocy, pokoju i miłości, czyli peace and love. I trzymajcie się, do zobaczenia. Aha, słuchajcie, jutro oczywiście jest środa, więc nie ma live'a tego o 20, po 20, tylko o 17 gramy na Pawiu. Także do zobaczenia. A w czwartek już normalnie o, tak, po 20. Hej.
Dziękuję, Aniu. Dobrej nocy. Trzymaj się. Trzymajcie się wszyscy. Peace and love. Pa.